Witam ponownie. Bufor 1000 litrów porządnie rozładowany. Będziemy mieli możliwość między godziną 13 a 15 zobaczyć, ile pompa ciepła dogrzeje bufor 1000 litrów, ile stopni i ile pobierze energii elektrycznej, i dzięki temu będziemy mogli obliczyć sprawność pompy COP. A więc na ten moment mamy, tak jak tutaj widzicie, kilowatogodziny energii elektrycznej. No i pompa ciepła zaraz wystartuje. Proszę zobaczyć, jest prawie godzina 15. Pompa ciepła przez 2 godziny grzała i ładowała bufor 1000 litrów. Wyniki matematyczne, które policzę, powinny być straszne, niesprzyjające do tego, żeby pompa ciepła grzała bufor 1000 litrów do prawie 47 stopni. Najpierw poczekamy, zaraz się wyłączy, a wieczorem w domu zrobię matematyczną kalkulację, no i zobaczymy. No i już staje. Już jeszcze tam parę obrotów i już staje. Pierwsze co, to mamy stan licznika. Co prawda nie dociągnęło do 47 stopni, ale mamy prawie 47, bo raz dociąga, raz nie dociąga. Bo powrót wraca się taki ciepły, że nie zawsze musi dociągnąć, ale mamy podsumowanie stanu naładowania bufora 1000 litrów. A więc robimy małe podsumowanie. Na dzień dzisiejszy jeszcze mamy tą tanią taryfę, ten limit do połowy roku, gdzie mamy tańszą energię elektryczną, no i mamy też taryfę nocną, co powoduje, że 1 kWh energii elektrycznej kosztuje nas obecnie 50 groszy. Firma Cospel wyliczyła na swojej stronie internetowej, żeby podgrzać 28 do 30 stopni na buforze 1000 litrów, potrzebuje około 34,5 kWh energii elektrycznej. Więc jak podzielimy te... Ja tutaj zrobiłem 29 podzielone przez 34,5. Wychodzi, że podniesienie jednego stopnia na buforze grzałką elektryczną, na buforze 1000 litrów, potrzeba zużyć 1,18 kWh energii elektrycznej, żeby podnieść jeden stopień. A więc tutaj mamy tak. Taki był stan licznika, podlicznika na początku nagrywania filmu, kiedy pompa jeszcze nie wystartowała, potem jak się wyłączyła, to tutaj taki był wynik końcowy. Przybyło nam 5 kWh energii elektrycznej, żeby podgrzać. Tutaj było przed załączeniem się pompy, średnia na buforze była 28,7. No i tutaj mamy też, jak pompa ciepła zakończyła swoją pracę, średnia na buforze. I tutaj wyszło 44,8 stopnie, więc to odejmujemy od tego. Więc średnia na buforze przybyło nam, czyli to odejmujemy od tego, więc przybyło nam 16,1 stopnia na buforze. Zużyliśmy przy tym 5 kWh energii elektrycznej.
I teraz, żeby podnieść 16,1 stopnia na buforze, to co zrobiła nam pompa ciepła, zużywając 5 kWh energii elektrycznej, to my grzałką elektryczną musielibyśmy podgrzać 1 stopień, 1,18 kWh energii elektrycznej, więc grzałka elektryczna, żeby podgrzać te 16 stopni, musiałaby zużyć prawie 19 kWh energii elektrycznej. No i teraz, jeżeli to zrobiłaby grzałka elektryczna, a my zrobiliśmy to pompą ciepła, no to mamy, że jak podzielimy to, co zagrzałaby grzałka elektryczna, a to, co zrobiłaby pompa ciepła, no to wychodzi nam sprawność COP 3,8. Mamy sprawności pompy ciepła, grzejemy bufor do 46 stopni. No i przy tym pobieramy 5 kWh energii elektrycznej za 2,5 zł. Ale my mówimy tutaj teraz za 1 złotówkę, gdybyśmy chcieli podnieść. Czyli w 1 złotówce mieszczą się nam 2 kWh energii elektrycznej po 50 groszy, a sprawność pompy COP na ten moment jest prawie 3,8, więc mnożymy. 2,2 razy, czyli 2 kWh wchodzą w 1 złotówkę po 50 groszy. Mnożymy razy COP pompy ciepła, to jest prawie 3,8, więc za 1 złotówkę produkujemy obecnie 7, prawie 0,6 kWh energii elektrycznej. A więc tak wygląda na dzień dzisiejszy. 1 złotówka daje mojemu synowi 7, prawie 0,6 kWh energii elektrycznej. A w sumie zużyliśmy 5 kWh energii elektrycznej i kosztowało nas to 2,5 zł, żeby podgrzać właśnie te 16 stopni na buforze. Więc ja uważam, że to są naprawdę bardzo zmarnowane pieniądze. Ta buforoza jest po prostu nieopłacalna. Jest pompa, bardzo źle pracuje, męczy się, sapie, poci się i po prostu, moim zdaniem, po prostu musicie się poważnie zastanowić, czy to w ogóle jest opłacalny interes, czy to jest nieopłacalny interes. Ja uważam, że jest to bardzo opłacalny interes. Gdybym ja wam tego nie pokazał, to byście na oczy nie uwierzyli, że to może być aż tak dobrze. Także podzieliłem się kolejną fajną sugestią, że bufory 1000 litrów, że pompa ciepła pracuje zupełnie inaczej, leciutko, leciutko pracuje i grzeje, nie męczy się, nie sapie, nie zdycha i wykonuje swoją pracę. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu, życzę miłego dnia.